Witam Was. Dzisiaj o polexicie, ale inaczej. Nie będziemy rozpisywali scenariuszy politycznych, czy to dobrze, czy to źle, czy Polska rozkwitnie, czy wręcz przeciwnie. Skupimy się na polexicie jako narzędziu, jako orężu do walki politycznej na potrzeby nie europejskie, nie rodziny europejskiej, ale tutaj na wewnętrzne interesy poszczególnych partii politycznych. Porównamy wyroki Trybunałów Konstytucyjnych Niemiec i Polski. Wiem, że tych krajów, tych wyroków było więcej, ale no znalazłem tylko informacje na temat porównania niemieckiego i polskiego, ale myślę, że na dobry początek wystarczy. A także jeżeli PiS szedłby w zaparte, to zastanowimy się, w jaki sposób Komisja Europejska może próbować eskalować napięcie. Zapraszam. Co możemy na obecną chwilę powiedzieć na temat polexitu, że nikt normalny w niego nie wierzy. Nie wierzą w niego nawet aparatczycy totalnej opozycji, którzy szczują nim mniej wyrobiony elektorat, ewentualnie ludzi młodych. Już widziałem pełno wpisów. Urodziłam się w 2005, w 2003. Do Unii wstępowaliśmy, nie, w 2004 chyba. Ja sobie nie wyobrażam życia poza Unią. No i mamy tylko granie na emocjach. PiS nie chce wyjść z Unii Europejskiej. Owszem, PiS jest zmuszony, by iść na zwarcie i moim zdaniem nie odpuści z prostej przyczyny, ponieważ tutaj mówimy o sądownictwie. Sądownictwo już dawno przestało być sądzeniem ludzi jako tako, ale jest orężem politycznym. Te wszystkie zmiany, które się w Europie i w Ameryce rozpoczęły pod koniec lat 60., mogły zostać przeprowadzone poprzez poszczególne wyroki sądu. Co można, co nie można. No i tak tego harcownika uniewinnimy albo powiemy, że był winny, ale damy mu karę rzędu kilkuset złotych, a z drugiej strony tego przykładnie ukażemy. Dobrze wiemy, jak to wygląda. Ludzie w togach stali się orężem politycznym. No i PiS zdaje sobie sprawę, że przy takiej konfiguracji no niestety nawet nie tyle, że on nam jakieś reformy chce wprowadzać, ale jego status jako partii politycznej może być zagrożony. Więc PiS nie ustąpi nie dlatego, że walczy o wartości, czy walczy o silną pozycję Polski w Unii Europejskiej, no ale walczy o swoje przetrwanie jako partii politycznej, która będzie miała aspiracje do przejmowania co jakiś czas władzy. Dlatego nie odpuści. PiS może pozwolić sobie na poświęcenie polskiej energetyki czy górnictwa. Próbował poświęcić rolnictwo piątkom dla zwierzaków, no ale uwierzcie mi, że nie poświęci swojej pozycji jako partii politycznej, żebyśmy byli wszyscy jedną szczęśliwą europejską rodziną. Polexit jako oręż polityczny ma swoje mocne, ale także i słabe strony. Słabą stroną takiego rozwiązania jest fakt, że przez wcześniejsze lata no, lewa strona ocierała sobie ryło konstytucją, waliła w PiS, waliła w prawą stronę, było tą konstytucją po łbie. No, Kinga Rusin na jakichś egzotycznych wakacjach, gdzie wypierdziała ślad węglowy jak pół małej popegeerowskiej wioski, czytała konstytucję. Szymon Hołownia płakał nad konstytucją. Celebryci czytali konstytucję, Kijowski, czy Kijewski, ten z kucykiem od Kodu, czytał konstytucję. Przecież Lech Wałęsa popierdziela w różnych koszulkach konstytucji z napisem konstytucja. Przecież to były dziesiątki albo setki pomniejszych eventów, gdzie no, płakano nad konstytucją. No i teraz, na dobrą sprawę, no ci sami ludzie no, będą zmuszeni, by zmienić polską konstytucję. No oczywiście dla dobra naszego, byśmy byli jedną wielką, kochającą się we wszystkie otworki europejską rodziną. A mocna strona jest taka, że PiS jest zmuszony iść na zwarcie, tak jak to powiedziałem wcześniej, a jednak dużo, o wiele więcej ludzi opowiada się za zostanie w Unii Europejskiej niż ma elektorat PiSu, czyli już możemy założyć, że o, może kogoś uda się poderwać, na tyle emocje negatywne, czy strach, na tyle strach wywołać,
że no zagłosuje za nami. Kolejna kwestia to odgrzanie starego, dobrego sporu, czyli popis. A wiemy, że na tej polaryzacji, gdzie nagle wypączkowały jakieś pomniejsze partie, więcej traci Platforma Obywatelska niż PiS, ponieważ PiS no, ma to 30 parę procent, no i powiedzmy, że jemu głos zabiera tylko Konfederacja, która ma między 7 a 12, tak? Tak powiedzmy, bazujemy tylko na sondażach. Tak to wyglądało w sondażach, a Platforma Obywatelska, która już jest razem z Nowoczesną, to są koryta nie nasze. No i oni mają to 20 parę procent. Ta Hołownia już nie wiem, ile on tam ma procent, ale powiedzmy, że to też ma kilkanaście. Wcześniej miał wiele więcej. Nowa Lewica, czyli no tak realnie między 20 a 30 parę procent jest do ugrania, jeżeli Platforma będzie w stanie przekonać ludzi, że ona jako największa partia opozycyjna jest w stanie no, tych niedobrych pisowców i tą przebrzydłą prawicę, specjalnie to rozdzielam, no, powstrzymać przed polexitem. Więc tutaj, tylko tutaj powinniśmy szukać sensu tych wiernopoddańczych, czołobitnych panów, że my jesteśmy wielką rodziną europejską, że my zostajemy, my teraz będziemy wyprowadzali ludzi na ulicę, żeby policzyć, tak? Jak bardzo udało nam się te emocje w ludziach wzbudzić, a już wiemy, że Donald Tusk się wycofuje, że to nie ma być typowo pod Platformą Obywatelską, bo jeżeli przyjdzie mało ludzi, no to będzie klęska zapisana na konto Platformy, a jeżeli przyjdzie dużo, no to wiadomo, że my tam sobie potem wyłuskamy, my tylko chcemy się póki co policzyć. I tak ja widzę polexit. Oczywiście tam mogą się potem różne rzeczy zadziać, ale ja mówię o tu i teraz. Na dobrą sprawę to jest taktyka takiego przedszkolaka. Proszę pani, a Karolek powiedział. I tutaj mieliśmy czepianie się słów. No, zapomniałem tego dziadka, co tam pseudonim pies. Jak tam marszałka byłego, kij tam już, jak on się nazywał. A teraz czepiają się wyroku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie ten cały zgiełk jest oparty na słowach jakiegoś profesora, byłego sędziego TSUE. Wiadomo, że znajdzie się ich o wiele więcej, ponieważ no, będzie tutaj grana metoda na autorytet. A teraz przejdźmy do różnic między wyrokiem niemieckim z maja, a wyrokiem no, tym ostatnim, tak, z Trybunału Konstytucyjnego od pani Julii Przyłębskiej. Trafiłem na artykuł w Politico. Politico to jest kapitał niemiecko-amerykański. Tutaj akurat Niemcy zajmują się franczyzą na Europę. Może coś się pozmieniało, ale na pewno tak było wcześniej. 1/3 artykułu, ta rozpoczynająca, to jest budowanie napięcia, mówienie o wzburzeniu. Potem jest zadane pytanie, dlaczego to jest takie ważne, ten wyrok Przyłębskiej jest taki ważny. I mamy to ładnie rozpisane. Ja sobie tutaj pozwolę posiłkować się kartką. Otóż Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 4 zasadnicze postanowienia unijne no wchodzą w konflikt z prawem krajowym, no i jako, że prawo krajowe, konstytucja jest powyżej, no to tutaj widzimy konflikt, do tego się nie będziemy stosować. I tutaj mamy artykuł 1 Traktatu Unii Europejskiej, to jest traktat akcesyjny. Według Politico, i to myślę, warto by było sprawdzić, kraje Unii Europejskiej zgadzają się na utworzenie Unii, którą nazywają nowym etapem w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy. Jeżeli taki zapis był, że Europa wolnych narodów była tylko mądrością etapu do przejścia w państwo Europa, to ludzie podczas referendum zostali oszukani. I teraz to jest mniej ważne, czy to mamy taki syndrom kogoś, kto podpisał umowę o pożyczkę i nie przeczytał tej umowy i teraz po 20 latach wychodzą różne boble, gdzie 3 razy już spłacony został, ta pożyczka została spłacona. Czy to było z premedytacją, w tym wypadku przez SLD? Warto zobaczyć, jak ten zapis jest ujęty, ponieważ to 2004 to był? Jakoś tak chyba, nie? To była tylko mądrość etapu.
Artykuł drugi o głównych wartościach Unii, czy tam wiadomo, wolność, demokracja, równość, praworządność, tam to niespisane, czyli tam wiecie, żeby różne konfiguracje seksualne były, czy z odpowiednich krajów ludzie do nas napływali. Artykuł czwarty, ustęp trzeci, zasada szczerej współpracy, aby pomagać sobie nawzajem w wykonywaniu zadań wynikających z traktatów. I artykuł 19 wprowadzony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówiąc, że zapewnia przestrzeganie prawa, wykładni i stosowaniu traktatów. I tak, argument prawny, że artykuł 1 i 4 pozwalały Unii działać poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą w traktatach, czyli że no, te traktaty nie pozwalały tak Unii Europejskiej wchodzić w kompetencje krajów. Artykuł 19 i 2. Sądy europejskie bezprawnie unieważniają polską konstytucję, w tym sprawdzając legalność powoływania sędziów. I tutaj mamy teraz kazus niemiecki. Otóż niemiecki Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście skonfrontował się z porządkiem prawnym Unii Europejskiej. Oni tego nie ukrywają. Sędziowie z Karlsruhe stwierdzili, że Europejski Bank Centralny przekroczył swój mandat, zatwierdzając programu skupu obligacji i oddalili orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i teraz, wzięli jakiegoś profesora, niby jest ich więcej, ale podają tylko jednego, więc cały czas zbierają ludzi, no to świeży temat, prawda, żeby metoda na autorytet miała większy oddźwięk. No to jest jakiś, to jest chyba nazwisko, czy pominąłem? Kurczę, pominąłem to nazwisko, ale to będziecie mieli w artykule. To jest były sędzia TSUE. I on powiedział, że w Niemczech ten atak na decyzję TSUE wyszedł tylko od sędziów, a w Polsce od sędziów i władz. I to jest gorsze. I to zmusza Unię Europejską do reakcji. Słuchajcie, wszystko się rozbija o to, że politycy nie mają de facto dostępu i nie rozmawiają z politykami, z sędziami, tak? Według tego faceta tylko o to się rozbija, reszta to jest otoczka. Czy politycy rzeczywiście w Niemczech nie mają kontaktu z sędziami? Kazus przed paru miesięcy, Angela Merkel miała być przesłuchiwana przez Trybunał, chyba nawet przez nich, i zaprosiła ich wszystkich na obiad. No, i co? I oni nie rozmawiali o tym, że co, o Netflixie sobie rozmawiali? O jakichś pozycjach na orgietkach, jak się tam wybierają? No nie sądzę. Najpierw jest kolacja, a potem jest przesłuchanie. Tutaj o tym nie mówimy. Tu, no fakt, powiązania, no sędziowie no, są wprost z PiS-u. No ale no, no tak wybrano. No to już chyba myślę, pomijając, czy ja tych ludzi lubię, czy nie, no ale zostali wybrani do Trybunału, przegłosowała ich większość. No i co? I teraz, że wprost od polityków, to jest bardzo płynna granica i o to się wszystko rozbija. No i teraz, co może nam zrobić, nam, bo wiadomo, że władza się wyżywi, Unia Europejska. Ten sam artykuł z Politico i tutaj no, wychodzi, że nastroje są minorowe, może wszcząć postępowanie o uchybienie zobowiązań przez Polskę, co zrobiła już kilkukrotnie, ostatni raz w zeszłym roku. Polska, Węgry takie coś dostają. To się skończy najprawdopodobniej nakładaniem dziennych kar, potrącaniem przy wypłatach lub ewentualnie cięcia pieniędzy z funduszy spójności. No a jako że my teraz stajemy się płatnikiem netto, wiadomo, że to jest wszystko zamazane przez ten PR tak zwanego Polskiego Ładu, że te pożyczki, to wszystko, na energetykę miało więcej pieniędzy iść, ale no my jesteśmy płatnikami netto. No, kwestia tej pożyczki, bo wiadomo, można było chapnąć więcej pieniędzy, gdyby już, ja patrzę z perspektywy PiS-u, chapnąć tam te pieniądze, a potem dopiero potrącać sobie składki, prawda? Oni nam wypłacają mniej naszych pieniędzy, my i tak dopłacamy, więc no, bez różnicy, prawda? Nawet lepiej, że te pieniądze nie przeszłyby przez Unię. Co jest ciekawe, ten profesorek tutaj zaznaczył też no, bardzo ważną kwestię, jeżeli chodzi o umotywowanie tego wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, że w Unii Europejskiej nie wyrobiono sobie odpowiedniego mechanizmu kontroli przepisów dotyczących
praworządności w traktatach. No to jest to, co Morawiecki strzelił, powiązanie praworządności z wypłatami. Już to się mści, ale no, nie ma mechanizmu. I oni tam w Polityko zauważyli, oho, rzeczywiście, to tutaj mają rację. No i teraz co można zrobić? W Polityko twierdzą, że no, trzeba będzie wymusić na Polsce zmianę konstytucji, więc ja gratuluję tej misji, jeżeli chodzi o totalną opozycję. Jak będą chyba na kampanię wyborczą, prawda? Mieli taki program, że no my zmienimy polską konstytucję pod Unię Europejską, żeby nam się dobrze żyło, albo wypchnąć Polskę z Unii, tutaj tak radzą, tyle że no nie ma takich mechanizmów. To wszystko będzie trwało długimi latami, oczywiście zakładając, że będzie przy korytku albo PiS, albo jakaś partia spoza totalnej opozycji, no bo wiadomo, że może trwać to bardzo długo, ale jak się nóżka podwinie, wejdą hunwejbini tolerancji i wszystko zostanie pozamiatane i tam w najbliższym roku czy dwóch po nowych wyborach wszystko będzie pięknie ze strony Unii Europejskiej porozwiązywane. No i to tyle. Myślę, że nie ma co tutaj podsumowywać, ponieważ to już któryś materiał o polexicie z różnych stron, chyba taki najbardziej merytoryczny. Zobaczymy, jak pójdzie ze znajdywaniem informacji o tych pozostałych wyrokach i najwyżej myślę, że to by było ciekawe z innych krajów, czym to się różni, dlaczego my nie możemy. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Poszukajcie, czy na głównej stronie, czy w zakładce playlisty, czy wideo, jakiegoś filmu, który by Was zainteresował, ewentualnie ominęliście go, a ktoś sobie tak za punkt honoru wziął, że nie chce ominąć żadnego filmu z tego kanału. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś takiego achievementa sobie wymyślił, to jest więcej filmów na moim kanale na portalu syp.tv od sypywania, gdzie są filmy starsze, tworzy się archiwum filmów, których nie ma już ani na YouTubie, ani na CDA. Serdecznie zapraszam, tak samo jak na moje konto na Twitterze. Tu i tu wystarczy wpisać uszy i tam czy wyjdą wpisy, czy filmy się pokażą. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, czyli Wam wystarczy wejść i już jesteście realnym wsparciem. Oczywiście są czynności dodatkowe, jak ocena filmu, jak podanie jego dalej, ale Wy to wszystko już wiecie i dziękuję za to, za tą dużą, jakby na to nie patrzeć, interakcję z tymi filmami. To daje mi siły, żeby robić dla Was, moim zdaniem, coraz bardziej merytoryczne i coś wnoszące odcinki. Dziękuję, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.